Witam Państwa w trzecim odcinku z serii poświęconej wykorzystaniu Simulinka przy programowaniu LEGO Mindstorms EV3. Znając już podstawy pracy w Simulinku oraz sposób, w jaki wgrywamy programy z Simulinka do EV3, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się praktyczną implementacją algorytmu sterowania w skonstruowanym robocie mobilnym. Zacznijmy więc od prezentacji robota skonstruowanego z LEGO, na którym to zaimplementujemy nasze algorytmy zaprojektowane w środowisku Simulink. Z uwagi na to, że robot został skonstruowany z klocków LEGO, mamy tutaj bardzo duże możliwości kształtowania jego wyglądu oraz tego, z czego będzie się składał. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów w konstrukcji robota, które w późniejszym czasie ułatwią nam pracę z nim oraz implementację naszych algorytmów. Przykładowy robot został wyposażony w dwa koła ułożone w jednej osi oraz tylny punkt podparcia o jak najmniejszej powierzchni styku z podłożem. Dzięki temu obliczenia w naszych algorytmach sterowania będą mogły zostać oparte o właściwości napędu różnicowego. Ostatnią, ale równie ważną rzeczą jest sposób ułożenia elementów na naszym robocie, tak aby środek ciężkości robota znajdował się jak najbliżej osi napędu. W ten sposób będziemy starali się minimalizować poślizg kół, który jest najczęstszą przyczyną błędów pomiarowych z wykorzystaniem enkoderów. Mając już pojęcie, jak wygląda nasz robot, możemy teraz przejść do omówienia tego, co wprawi naszego robota w ruch, czyli napędów. Napędy, które zastosowaliśmy, to tak zwany typ duży. Pozwalają one na przykład na obracanie naszych kół zarówno do przodu, jak i do tyłu. To, jak szybko będą obracały się nasze silniki, zależy od sygnału wejściowego. Tutaj wartości od 0 do 100% oznaczają stopień wykorzystania pełnej mocy napędu. Przy wartości 100 silnik obraca się z pełną mocą, przy 50 z połową mocy, przy 0 silnik się zatrzymuje. Analogicznie wartości ujemne obracają silnikiem w drugą stronę. Dzięki wbudowanym enkoderom napęd dostarcza nam informację zwrotną, o ile stopni obróciła się oś wyjściowa napędu. Zobaczmy więc, jak wygląda sterowanie takim silnikiem w środowisku Simulink. Do zadawania, z jaką mocą mają obracać się silniki, wykorzystamy bloki EV3 Motor z biblioteki LEGO Mindstorms. Jedyną rzeczą, którą konfigurujemy w tym bloku, jest port, do którego zostały podpięte nasze silniki na sterowniku EV3. Blok enkodera pozwala nam na otrzymanie informacji zwrotnej, o ile stopni obróciła się oś wyjściowa napędu. Domyślnie enkodery nie resetują się. Oznacza to, że jeżeli wykonamy na przykład dwa pełne obroty, to na wyjściu enkodera będzie wartość 720. Dopiero po zmianie konfiguracji możemy albo resetować nasze enkodery zewnętrznym sygnałem, albo resetować je automatycznie po każdym czasie próbkowania. My wybierzemy właśnie tą opcję automatycznego resetu, którą wykorzystamy w dalszych obliczeniach. Dodatkowo, poza samymi blokami do sterowania napędami i odczytywaniem danych z enkoderów, bezpośrednio na sygnałach sterujących oraz wyjściowych z enkoderów podpięliśmy viewery scope'y, które pozwalają nam na rejestrowanie wartości tych sygnałów. Elementy z biblioteki dashboards, a dokładnie rotary switch, pozwalają nam na łatwe zmienienie wartości bloków constant, które zadają wartość sterującą poszczególnym napędom. Wgrajmy teraz nasz program do sterownika EV3 i zobaczmy, jak działa w praktyce. Tutaj należy pamiętać, że to, jak długo program będzie się kompilował i wgrywał, zależy od jego złożoności. Ja, aby oszczędzać Państwa czas, będę starał się te fragmenty przyspieszać. Teraz już widzimy, że zmieniając wartości sterujące silników, zaczynają one obracać się z większą lub mniejszą prędkością. Jednocześnie nasze enkodery zaczynają nam zwracać informacje, o ile stopni obrócił się dany napęd w przeciągu jednego okresu próbkowania, który tutaj wynosi 10 milisekund. Jeżeli w trakcie symulacji jakieś wielkości były nieczytelne na wykresach, to po jej zatrzymaniu możemy powiększyć dany obszar wykresu.
i rzeczywiście zobaczyć, że co około 10 milisekund nasz encoder wskazywał wartość, o ile stopni obróciło się dane koło. Jednak aby sterować w sposób precyzyjny naszym robotem, będziemy potrzebowali trochę inne informacje na temat aktualnego ruchu robota, na przykład prędkość obrotowa danego silnika w obrotach na minutę, obrotach na sekundę, lub też od razu prędkość liniowa danego koła po podłożu. Zacznijmy więc od prędkości obrotowej. Mając informację, o ile stopni obróci się nasze koło w przeciągu jednego okresu próbkowania, czyli 10 milisekund, możemy za pomocą prostej proporcji wyliczyć, ile stopni obróciłoby się koło w przeciągu całej sekundy, zakładając, że przez ten cały czas prędkość byłaby niezmienna. Następnie, mając już liczbę stopni na sekundę, dzieląc to przez 360, otrzymujemy wartość w obrotach na sekundę. Przejdźmy teraz do prędkości liniowej. Prędkość liniowa naszego koła, a później całego robota, będzie zależała zarówno od prędkości obrotowej kół oraz od wymiaru tych kół, a dokładniej od ich promienia. Prędkość liniową koła wyznaczymy, wykorzystując taką prostą zależność. Jeżeli nasze koło położymy na płaskiej powierzchni, a następnie przetoczymy je, wykonując jeden pewny obrot, to odcinek, po jakim przetoczyło się koło, czyli pokonana droga, będzie równy obwodowi tego koła. Dlatego też wyliczenie prędkości liniowej sprowadza się do przemnożenia liczby obrotów na sekundę przez promień naszego koła. Po zaimplementowaniu powyższych równań w algorytmie Simulink możemy już obserwować w konkretnych jednostkach fizycznych, jak szybko porusza się nasz robot. Wszystkie dotychczasowe obliczenia to prosta arytmetyka. Można byłoby wszystkie wzory sprowadzić do jednego, uprościć je i zawrzeć tylko w jednym bloku gain. Ja, aby pokazać poszczególne etapy obliczeń, rozdzieliłem je na trzy osobne bloki. W pierwszym bloku mamy wyliczenie stopni na sekundę i podzielenie przez 360, aby otrzymać pełne obroty. Następnie przemnożenie przez obwód koła, który wynosi 43,2 mm. A na sam koniec przeliczamy prędkość liniową z milimetrów na sekundę na centymetry na sekundę. Możemy teraz ponownie uruchomić algorytm i zobaczyć, jak wyglądają wyniki naszych obliczeń. Po uruchomieniu symulacji możemy już obserwować, że wartość wyjściowa z naszego encoderu zostaje bezpośrednio przełożona na prędkość liniową w centymetrach na sekundę. Tutaj również możemy zaobserwować, że wszelkie błędy pomiarowe na encoderach przekładają się bezpośrednio na błędy w obliczaniu prędkości liniowej. Tak jak teraz widzimy, że odczyt z encodera oscyluje pomiędzy 1 i 2 i w zależności o jaką wartość to wszystko zostało przemnożone, w taki sposób odzwierciedli się to na wartości wyjściowej prędkości liniowej, która przez co oscyluje pomiędzy 11 cm na sekundę a 15. Dlatego też, wykorzystując encodery w swoich projektach, należy upewniać się, że mają one jak największą rozdzielczość oraz że sygnał wyjściowy z encoderów jest odpowiednio filtrowany, tak aby wyeliminować chociaż część zakłóceń i błędów. Mając wyliczone już w konkretnych jednostkach fizycznych prędkości obrotowe naszych kół oraz liniowe, możemy przejść do następnego kroku implementacji algorytmów, to jest zaimplementowania algorytmu regulacji prędkości. Dotychczas, aby wprawić nasz silnik w ruch, zadawaliśmy mu ręcznie jakąś wartość sterującą. Ta wartość była wyrażona w procentach zamiast w konkretnych jednostkach fizycznych i na podstawie tej wielkości silnik zaczynał obracać się z jakąś pewną prędkością. Oczywiście za pomocą sygnału z encodera mogliśmy wyliczyć, jaka jest to prędkość, jednak ustalenie, jaka wartość sterująca, czyli procent wykorzystania mocy silnika, odpowiada jakiej prędkości obrotowej, wymagałby metody prób i błędów i zapisania wszystkiego w postaci jakiejś tabeli. Nawet jeśli wykonalibyśmy takie pomiary i na tej podstawie próbowalibyśmy sterować naszym silnikiem, to zebrane dane, pary, wartość wejściowa z sygnału sterującego oraz otrzymana prędkość byłyby prawidłowe tylko i wyłącznie w określonych
warunkach. Jeżeli pojawiłyby się zmiany tych warunków, na przykład zmiana powierzchni, po której jeździ robot, zmieniłaby się konstrukcja robota, jego waga lub też stopień naładowania baterii, wszystkie te pomiary stałyby się nieprawidłowe, a nasze sterowanie byłoby w związku z tym niedokładne. Z uwagi na powyższe wady otwartej pętli sterowania, my zastosujemy zamkniętą pętlę sterowania z dedykowanym regulatorem. Stosując taki algorytm sterowania, wartość zadana będzie już wyrażana w konkretnych jednostkach fizycznych, czy to centymetrach na sekundę, czy też obrotach na sekundę. Regulator będzie odpowiedzialny za wyliczenie sygnału sterującego, który pozwoli nam na uzyskanie wartości zadanej, ale również jej utrzymanie przy pojawiających się zakłóceniach. I właśnie dlatego przedstawiony schemat nazywa się układem automatycznej regulacji. Jednymi z popularnych rodzajów regulatorów stosowanych w układach automatycznej regulacji są regulatory PID. Regulator PID na podstawie wartości uchybu, czyli różnicy pomiędzy wielkością zadaną a wielkością zmierzoną z naszego czujnika, wylicza sygnał sterujący. Sam sygnał sterujący jest kształtowany na podstawie operacji całkowania oraz rozliczkowania i mnożenia przez odpowiadające im wzmocnienia. Implementacja regulatora PID odbywa się w środowisku Simulink w bardzo prosty sposób. Służy do tego dedykowany blok o nazwie PID Controller. Tutaj przedrostek discrete oznacza, że będzie to regulator dyskretny, działający z określonym okresem próbkowania, służący do bezpośredniej implementacji na urządzeniach wbudowanych, taki jak sterownik EV3. Sam model został również odpowiednio ukształtowany. Wprowadzona została zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego oraz sygnał z naszego enkodera po wyliczeniu prędkości w centymetrach na sekundę poddany został dodatkowej filtracji blokiem Moving Average, czyli uśrednienie ostatnich kilku próbek sygnału. Sam blok PID Controller pozwala nam na zmianę wielu ustawień. Pierwsze z nich to oczywiście struktura regulatora, bo nie musimy wykorzystywać wszystkich członów PID, możemy utworzyć tylko regulator proporcjonalny, proporcjonalno-różniczkowy itd. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj dostosować, to właśnie nastawy regulatora, czyli wcześniej wspomniane wzmocnienia. W zakładce zaawansowanych ustawień możemy ograniczyć sygnał sterujący od minus 100 do 100 zgodnie z właściwościami napędu EV3 oraz dołączyć niezbędną ochronę przed wind-upem, czyli akumulacją całki z błędu przy nasyceniu regulatora, to jest kiedy nasz sygnał sterujący utrzymuje wartość maksymalną przez dłuższy czas. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień możemy uruchomić naszą symulację. Tak jak poprzednio, wartość zadana będzie ustawiana za pomocą pokrętła zakładki Dashboards. Tym razem w przeciwieństwie do otwartej pętli regulacji zadajemy prędkość w konkretnych jednostkach, centymetrach na sekundę. Nasz regulator będzie miał za zadanie dostosować sygnał sterujący tak, aby tą prędkość osiągnąć. Zmieniając wartość zadaną, regulator będzie automatycznie zmieniał sygnał sterujący tak, aby osiągnąć nowy cel. To, co już teraz możemy zaobserwować na wykresach, to niezgodność wartości zadanej z wartością wypracowaną przez nasz regulator. My chcemy poruszać się z prędkością 17,5 cm na sekundę, osiągnięta wartość wynosiła 17. Nazwa tego zjawiska to uchyb w stanie ustalonym. Jest to jedno z kryteriów jakości sterownika PID. Oczywiście w sytuacji idealnej chcemy, żeby ta wartość uchybu w stanie ustalonym była bliska 0. Drugą rzeczą, którą możemy zaobserwować po zakończeniu symulacji, to czas, w jakim nasza wartość zadana została osiągnięta. Tutaj potrafi on wynosić nawet 10 sekund. Obydwa te zjawiska, uchyb w stanie ustalonym czy też czas regulacji, wynikają bezpośrednio z nastaw naszego regulatora, czyli wzmocnień poszczególnych członów.
Samo zaprojektowanie regulatora PID to tylko pierwszy etap. Aby działał on wystarczająco dokładnie i szybko, należy odpowiednio dobrać wartości wzmocnień proporcjonalnego, różniczkującego i całkującego. Zmiana poszczególnych wzmocnień w połączeniu z dynamiką naszego obiektu sterowania niesie ze sobą szereg efektów, np. zwiększenie wzmocnienia różniczkującego skraca nam czas regulacji, a np. zwiększenie wzmocnienia proporcjonalnego pozwala zmniejszyć uchyb ustalony. Istnieje wiele sposobów doboru nastaw regulatora PID. Część z nich działa na zasadzie prób i błędów, inne wymagają skomplikowanych obliczeń. Dlatego też my wykorzystamy możliwości środowiska Simulink oraz narzędzia, które pozwalają nam na szybkie i proste automatyczne wyliczanie nastaw regulatorów PID. Jak obsługiwać te narzędzia? Tego będzie właśnie dotyczył kolejny odcinek. A na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi naszymi materiałami na naszej stronie lub też na kanałach mediów społecznościowych.